punktu jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Izbarskiemu Domowi Kultury. Jak Państwo się zapoznawali z materiałami, chodzi o w paragrafie pierwszym jest napisane, chodzi o zmianę i tworzy się, tak, tworzy się tutaj stanowy paragraf szósty, dyrektora i zastępcę dyrektora powołuje, odwołuje burmistrz zarządzeniem. Ale uzasadnienia tutaj nie ma, to może poprosimy pana burmistrza krótko. Powiem tak, jeżeli chodzi o zmianę struktury organizacyjnej, dlaczego wprowadzenie zastępcy dyrektora? Ponieważ uważam, że rozbudowa w ostatnich latach całej organizacji i doprowadzenie do tego, że kino powstało, a także rozbudowała się ten dział kinowy i teraz najprawdopodobniej szansa na to, że jeszcze bardziej się rozwinie, wpływa jednak na to, że dyrektor Izbarskiego Domu Kultury ma coraz więcej zadań. Po kilkunastukrotnych wizytach w Weldeku, w skrócie będę mówił, w Weldeku oraz czasami wieczornych takich wizytach, powiem tak, zauważyłem, że jednak ten Weldek nas żyje praktycznie do 22, może i czasami dłużej, do 22, i czym tym trzeba wszystkim zarządzać. Kino, które od niedawna tam pracuje, też bardzo się rozwija. W związku z powyższym dochodzę do wniosku, że jednak, żeby ta organizacja działała w sposób właściwy i skutecznie, powinien być ktoś, kto by pomógł dla pani dyrektor w zarządzaniu całą tą strukturą. Dlatego uważam, że przy tak rozbudowanej strukturze organizacyjnej stanowisko zastępcy dyrektora jest uzasadnione. Jeżeli chodzi o powołanie tego dyrektora, każde to powołanie zarządzeniem jest, ale w drodze konkursu. Wszystkie w drodze konkursu, także nie jest to powołanie tylko osoby, która by była pozakonkursowo, tylko normalnie w trybie konkursowym. Może i brakuje tych dwóch słów, co nie, że w trybie konkursowym, ale myślę, że to można jeszcze jakoś naprawić. Żeby było doprecyzować, mogę tak powiedzieć. Doprecyzować. Ja sobie dopisałem, że dyrektora jest zastępcą dyrektora wymienionego w drodze konkursu, powołuje i odwołuje również zarządzenie. Ja myślę, że możemy tą korektę zrobić do... Z radcą prawnym właśnie zastanawialiśmy się nad tą formułą i właśnie tak. Formuła konkursu musiała wypaść. To, że zostaje do gestii pana burmistrza, a na pewno będzie w formie konkursu. Czyli...